Ale to jest bardzo niedobra sytuacja. Bardzo niedobra. Dobrze, nie będę ich męczyć. Widzę, że chyba troszkę jest zjedzony. Widzę też, że jest chyba rzadka kubka zrobiona. Jest dobrze. No, sytuacja jest właściwie bez zmian. Burasek to jest nieprzytomny. No, czasem się przekręci, ale widać po oczach. Te oczy są takie. A drugi koteczek, no lepiej. Natomiast wczoraj jakby lepiej wyglądał niż dzisiaj. Trzymajcie kciuki, bo to ciężka sprawa. No, moi drodzy, chciałam wam pokazać Kaja. To jest dzikusek, to jest taki dzikusek. On jakby nie był chory, to by tutaj nieźle nam pokazał, co potrafi. Ale teraz jest po prostu chorutki. To, że ma na grzbiecie takie, to nie trzeba się tym przejmować, bo on był odpchlany i dlatego tak wygląda. Ale zjadł troszeczkę, no troszeczkę, taka delikatna, delikatna jakaś nadzieja w moje serce wstąpiła. No kotek dostał leki. No i niech zdrowieje dzikusek. Już i tak ukradł moje serce. Skuchany, taki ma długi nosek. Fajne pociąteczko. Chciałabym, żeby mu się udało. To było dla niego na pewno okropne przeżycie i to wszystko jest okropnym przeżyciem. A ja wam strasznie dziękuję, że jesteście, że tak naprawdę tak mnie wspieracie. To jest coś niesamowitego. Jestem z całego serca wdzięczna. Aż od razu mam łzy w oczach. Dziękuję bardzo. Także Kaju, ja do ciebie potem zajrzę jeszcze, ale na razie zrobił siusiu kotek, troszkę zjadłam, tu zostawiłam i no i trudno, musi tu zostać. Nie ma już siostrzyczki. Pa, pa. Takie nieciekawe ujęcia, ale chciałam wam tylko pokazać, przedstawić. Przyjechał przed chwileczką z wielkim poświęceniem, przywieziony, łapany od kilku dni. Taki słabiutki kocureczek, który też na działkach już by raczej nie dał rady. No a tu spróbujemy jakoś mu pomagać. Oczka całe, widzę, ropa się leje. Chory kotek jak nie wiem co. Zaczniemy leczenie jutro. No musi jeszcze teraz troszeczkę odsapnąć i do jutra siedzieć sobie tutaj w klateczce, żebym ja mogła go złapać. Zaraz dostanie jedzonko. No, biedny przeżywa tutaj ciężkie chwile. Ale jutro już go puszczę. No, biedaczek. No, a tu zobaczcie. Pewnie rację ma Agnieszka, która mówi, że kotek by kolejnych mrozów już nie przeżył. I tej wiosny by nie przeżył. Rzeczywiście on wygląda po prostu makabrycznie, makabrycznie. Może dostanie teraz szansę. No mam nadzieję, słuchajcie, ja się będę starać, ale wbrew temu, co piszecie, nie jestem cudotwórcą. Koteczek musi sobie jakoś tutaj dać radę i no słuchajcie, no jest to kolejna taka istota, która no włazi człowiekowi w serce od razu. Bardzo by się chciało zobaczyć tego kota szczęśliwego. Bardzo.